Cześć, witajcie. Szybko powiem Wam, jak w naturalny sposób ograniczyć przynajmniej muszkę plamkoskrzydłą, czyli Drosophila suzuki, jakie są naturalne metody jej jakby zwalczania. Nie będę tutaj mówił o osach pasożytniczych tej Drosophili, ani o żadnych pułapkach w postaci lepów. Będę mówił, co najprościej można zrobić. Parę dni temu, bo nie było mnie też parę dni, miałem problem straszny z muszką plamkoskrzydłą na malinie. No dosłownie każdy owoc zeżarty, ale przez to, że po prostu jej nie zbierałem maliny, no i mogła się zalęgnąć. Dlatego najlepszym sposobem jest po prostu codzienne zbieranie. Codziennie zbieranie malin po to, żeby nawet jak złoży jajka, to nie zdążą się rozwinąć. Także codziennie zbieramy i szybko zjadamy, żeby nie zdążyły nawet się wykluć z jajek. I zbieramy nawet takie jaśniutkie owocki. One mają dość podobny smak do tych dojrzalszych, także można już je zbierać takie lekko przyczerwieniowe. Ja tak zbieram, bo jednak dość szybko infekuje te Drosophila suzuki maliny, no i niszczy nam. Jaki jest drugi sposób? Otóż być może trzeba będzie zrobić to samo co z borówkami. Pozbyłem się uborówek odmian późnych, nie licząc tego Buddy Blue i Pink Lemonade, które jakby reaktywowałem, ale to z innego powodu. Pozbywamy się odmian późnych, czyli najlepiej mamy maliny tylko letnie. Jest teraz moda na te odmiany właśnie jesienne, powtarzające, no bo dają większy zysk. No ale im później, tym właśnie bardziej są owoce narażone właśnie na Drosophila suzuki. Odmiany letnie w ogóle mi nie ucierpiały. No a te maliny jesienne, no właśnie, bardzo. Także odmiany letnie polecam. Może nie będę usuwał tych odmian jesiennych, bo jednak problem z muszką u mnie występuje dosłownie co parę lat. To nie jest tak, że co roku jest. Ale tak, regularnie zbieramy codziennie, bo maliny bardzo szybko dojrzewają. Codziennie zbieram. Także to tyle. Takie metody ode mnie najprostsze. To cześć. Oczywiście suby, lajki, mile widziane, pa.